Moi drodzy, temat sekret. Książka, która mówi o tym, że myśli i słowa mogą się materializować. I nam by się bardzo chciało, abyśmy wpływali na rzeczywistość, na wydarzenia w naszym życiu, po prostu swoimi słowami. I jest to sporne. Niektórzy mówią, że to jest teoria. No i kiedy to się staje praktyką? Czy rzeczywiście? Ja jestem przekonany. Ja już wypowiedziałem swoje zdanie na ten temat, że słowa i myśli ludzie mogą materializować, ale są odpowiednie warunki. To nie może być tak, że to działa u każdego człowieka. I rzeczywiście z obserwacji tak nie jest. U jednych to działa, u drugich nie. Dlaczego? Otóż słowa nie zawsze mają swój odpowiedni ciężar, słowa człowieka. A kiedy czyjeś słowo ma jakieś większe znaczenie? Omówmy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to właśnie ciężar słów. Moc, siła słowa, które wypowiadamy. Dzisiaj ludzie przestali być słowni. Co to oznacza? Że nie dotrzymują słowa, że rzucają słowa na wiatr, więc ludzie często mówią coś, a nie wypełniają swoich obietnic. Kiedyś było tak, zobaczcie, w jakichś tam jeszcze filmach widzimy ludzi szlachetnych, omawiają jakieś sprawy, coś jeden drugiemu obiecuje, a jakie mu gwarancje, a ten mówi moje słowo. Bo kiedyś tak było i ludzie tej starej daty dotrzymywali swego słowa. Jeśli on coś znaczył, ten człowiek miał dobrą opinię, to znaczy już był sprawdzonym człowiekiem. Wystarczyło, że on powiedział coś i to było gwarancją tego, że tak się stanie, że on to wykona, dotrzyma swoich jakichś tam zobowiązań. A dzisiaj to, co ludzie mówią, to nie znaczy, że tak będzie. I potrzebujemy dokumentów, potwierdzeń. Bardzo trudno jest komukolwiek wierzyć po prostu na słowo, że tak będzie. Nawet w drobnych sprawach, ja pamiętam taką sytuację i to mnie w ogóle tak zdziwiło w pracy, w takiej współpracy z drugim człowiekiem, który tam coś czytał na temat rozwoju osobistego, na temat motywacji i autoprezentacji i tak dalej. Z rozmowy tak wynikało. Ale kiedy chodziło o zrobienie czegoś i on tego nie dotrzymał słowa, nie zrobił, ja go pytam w tej sprawie, czemu on tego nie zrobił, mówi, podjąłem nową decyzję. I ja byłem w szoku, że po prostu to, że człowiek zawiódł ciebie i zobowiązał się coś zrobić i on tego nie zrobił. Później zauważył, że to było mu dla niego niewygodne, niepotrzebnie może coś tam obiecywał. To nie było jakby nie do wykonania, to nie było, że zagrażało jego życie. Po prostu zauważył, że to nie jest takie aż dla niego dobre to, co obiecał, no ale jego słowo już się nie liczyło. On sam nie miał szacunku do swoich słów. Absolutnie. On teraz podjął nową decyzję, która dla niego jest bardziej wygodna niż poprzednia. Bo te sytuacje, dzisiaj ludzie nie potrafią dotrzymywać swoich słów. Czasami coś powiemy i później w trakcie wykonywania jakiejś obietnicy widzimy, że no to nie jest aż takie fajne, jak myślałem, że jednak to może niepotrzebnie się zgadzałem. Nie widzimy od razu wszystkich stron jakby jakiejś sprawy. I ludzie honoru dotrzymują słowa i robią coś, kontynuują, wypełniają czasami umowy, słowne nawet umowy, które nie są dla nich wygodne, dlatego że już coś powiedzieli. Twoje tak powinno być tak, twoje nie. Powinniśmy się trzymać swoich słów. I jest to bardzo ważne, że wtedy można nas szanować i nam ufać, kiedy mamy takie podejście. Dzieci, kiedy wychowujemy, one muszą widzieć autorytet swoich rodziców, że jak powiedzieli tak, to tak będzie, jak nie, to nie. Wtedy mają szacunek do władzy dzieci, kiedy rosną, widzą, że to nie jest tak, że jak wiatr zawieje, a że jest jakaś stabilność. Jest to, wtedy wychowanie dzieci jest stabilnym, jest to dobrym fundamentem, kiedy rodzice dotrzymują swojego słowa. Tylko pierwsza rzecz, jeśli chcemy, żeby nasze słowa się materializowały, nasze myśli, to musimy być stabilni w swoich słowach. To jest, chodzi o to, żeby nasze słowa miały odpowiedni ciężar. Jeśli coś mówimy, to tego dotrzymujemy. Umawiamy się z kimś, to naprawdę staramy się wypełnić, nie spóźniać. Mówimy, że zrobimy to i to, o tej porze. To tak powinno być. Słowa się nie mogą, nasze czyny nie mogą się rozchodzić ze słowami. To pierwszy fakt, żeby nasze myśli, słowa się materializowały. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. Jestem człowiekiem wierzącym. I uważam, że powinniśmy działać z wiarą.
na praktyce to nie chodzi tylko o to, że ja po wieczorami na kolanach modlę się do Boga i jestem do tego człowiekiem wierzącym. Nie, nie, nie. Wiara ma praktyczne zastosowanie. I teraz według Biblii, co to jest wiara? Albo jakie to ma związek z tym, żeby nasze plany się, słowa, materializowały? Planujemy coś i chcemy, żeby tak było. Chodzi o to, żebyśmy swoje słowa wypowiadali z wiarą i działali tak, jakby wierząc, że to, co zaplanowaliśmy, do czego zmierzamy, że to naprawdę się zrealizuje. A kiedy to widać? Jest taka wypowiedź w Biblii, że kiedy powiecie, Jezus powiedział tej górze, żeby się podniosła i rzucicie ją w morze, to tak się stanie. Zobaczcie na słowo, jeśli powiecie. Oczywiście nie chodzi o fizyczne, tam normalne góry, a chodzi o przeszkody i problemy, z którymi ludzie się stykają. Jeśli człowiek z wiarą powie górze problemowi, żeby on się usunął z drogi, to on się usunie. Ale co to znaczy z wiarą powiedzieć? Wyobraźcie sobie tą górę, że idzie podróżnik i ma drogę w stronę góry i tam się kończy droga jego i jest po prostu przeszkoda i góra, jak ściana, jak mur. Albo jest to ogromny tam obszar, który trzeba przejść. I teraz człowiek, który mówi z wiarą, to on pakuje swoje manatki i idzie w kierunku tej góry. On nie zmienia kierunku. On nie czeka, aż ona się usunie. On wszystko jedno się do niej przybliża. I to jest działanie z wiarą. A jeśli ktoś po prostu mówi, przesuń się tej górze problemowi i żeby się on tam rozwiązał, wypowiada jakieś słowa, ale stoi na miejscu i czeka, to znaczy, że nie ma wiary. Bo jeśli ktoś ma wiarę, to on zachowuje się tak, jakby to już się stało. Jakby te słowa już się wypełniły. I to jest wypowiedziane słowo z wiarą. I bardzo rzadko tak jest, kiedy ludzie próbują wykorzystać jakby moc wiary. Tak naprawdę bardzo często u ludzi nie ma wiary w to, że pokonają jakiś problem. Oni czekają, aż się rozwiąże, dopiero później idą. Tu powinno być odwrotnie. Jeśli ja mam przekonanie, że rozwiążę, pokonam jakąś trudność, to ja powinienem już w tej chwili tak działać i iść w kierunku tego problemu, nie zwracając uwagi na to, że on tam jest po drodze. I wtedy te słowa nasze, kiedy chcemy przenieść góry, one będą się materializowały. Kiedy działamy z głębokim przekonaniem, że mamy takie podejście, że nasz plan, nasza realizacja już się spełniła i ja po prostu idę po to, żeby to zrealizować. Nie ma wątpliwości, ja się po drodze nie zatrzymuję. Nie ma odwrotu, po prostu idę w tym kierunku, bo tak zdecydowałem i wtedy takie działanie, takie słowa wypowiedziane, takie plany będą się materializowały. Zobaczcie, trzeba dwa wnioski, żeby nasze słowa i myśli się materializowały, nasze plany, żebyśmy osiągali cele. Nasze słowa muszą mieć odpowiedni ciężar. Nasze tak powinno być tak. Nie, nie. Powinniśmy dotrzymywać słowa. Powinniśmy być ludźmi honoru, których słowo się liczy, że jeśli on coś powie, to znaczy, że tak będzie. To pierwszy fakt. A drugi fakt. Musimy wierzyć w realizację tego, o czym mówimy. A potwierdzają to działania, które są zgodne z tym celem i już zaczynamy żyć i działać tak, jakby się to spełniło. Wtedy pokazujemy, że to wierzymy, że wierzymy w to. I wtedy będziemy góry przenosić. Wtedy nasze słowami będziemy przenosić góry i rzucać je w morze.